Nie mogę mieć dnia spokoju. Nie dość, że Natek mi się tu wprowadził, to jeszcze co on tam buduje na tej górze? Ja piórkuję, ja zaraz zwariuję. Jeszcze się okaże, że on zaraz... Czemu on... Czekaj, dokąd on tu wieżę robi? Czemu on wieżę robi do wieży Corin? No kurde, jego mać! Natek! Gdzie on jest? Gdzie on jest w tej chawirze? A jak tu się włazi do... W górę, w dół? Co? Boże święty. Nie, no. Nie da się inaczej, tylko... Czy tam do niego lecieć? Natek! Drogie roboty, posłuchajcie, jak wiecie, bardzo nie lubię ludzi, a szczególnie dziewczyn. Znaczy, dziewczyny chciałem mieć, ale no wiecie, jak to wygląda z mojej strony. Dlatego naszym genialnym pomysłem będzie właśnie wybudowanie się tutaj. Tak, tutaj będziemy od teraz razem mieszkać i mam nadzieję, że nikt nam w tym nie przeszkodzi. O! No! Sąsiad, hej! Czemu się budujesz do wieży Corin? Nie buduje się to tego czegoś. Sorry, mnie zazdroszczę. Co? Nieważne. I do pałacu wszechmogącego jeszcze na dodatek. Jakiego wszechmogącego? Ja jestem wszechmogący. Posłuchaj, tutaj będzie mój nowy dom. Posłuchajcie, chcę się odizolować od świata, jak dobrze wiesz, ale mi nie wyszło. Dlatego teraz pozwolisz, że będę mieszkać. Gdzie będziesz mieszkać? Ja będę mieszkać ogólnie na. Będę mieszkać generalnie... Tak, będę mieszkać ogólnie tu. Odkupujesz. To naprawię później, spokojnie. W sensie... Teraz celny bliżej, spadniesz w dół. Nie spadnę. Dobra, zobaczę, czy przeżył. Co ała? Co ała? Moje protezy. Wiecie, moje szyny metalowe, które sobie wstrzyknąłem w ciele. Ała, jak to boli! Ała. Żeby cię nauczyć. Nie! To siecie, nie, posłuchaj. Zapraszam cię na naszą działkę. Zapraszam, chodź. Chodź, zapraszam, porozmawiamy, chodź. Posłuchaj. Nieważne, chodźmy tędy, zapraszam. Zapraszam. Jeszcze Winkman nie wraca z tym. Jesteśmy! No, w porę. O, to świetnie, chodźcie tutaj wszyscy, patrz. Mój drogi. Co ona ma na sobie? Coś, co doszło dziewczyny, okej. Wow, ale ty wyglądasz jak obiekt eksperymentalny. Natek! Nie. No co? Ale dobra, wracając, chodźcie tutaj sobie, posłuchaj, Mati, jako twój sąsiad powinieneś mi dziękować za... Po pierwsze to, patrz, to wszystko, co sam wyhodowałem z chemii, za tą trawę zieloną, która żyje po prostu pięknie, za te drzewo, za te debile stojące tutaj. Zapraszam. Posłuchaj. Robisz mi tu hutę, a nie kurde ten. Nieprawda, robisz ty elektrownię bardzo dobrego paliwa. Boże święty, wiesz, że on chciał się wybudować dom przy pałacu wszechmogącego? I już to zrobiłem. W tym pałacu? Zapraszam, tak. Jak? Tutaj huta. Ja mam tam huta, chodźcie tutaj, patrzcie. To zrobiłem dla nas taki miły kącik pomiędzy twoim domem a moim domem. Dzięki czemu możemy tutaj sobie spędzać czas. Tak? Może chyba nie. No chyba tak, patrz, jest tutaj napisane Neteo. Ja tutaj mieszkam, jak dobrze wiesz. Pierwsze to miała mieć ona pokój, a nie ty! Ale posłuchaj. Dobra. Powiem ci jedno. Ja wychodzę się z takiej rodziny, gdzie wszystko, ale to wszystko, czy tego nie dam ci jej tknąć. Nie, traktujemy wspólnie. Zniszczyłeś mi herb rodzinny. Nie dam ci jej tyknąć. Odsuń się od niej. A co? Nie! A, dotknąłem! I co teraz? Au! Duszaj się! Mam włączyć Super Saiyana?
Ale to było tylko tyknięcie. W rękę. Okej, okej, coś się... Okej. Okay. Spokojnie, ja może ci... Kamehame! O nie. Mi się lepiej. Nie trzeba, nie musimy tak tego kończyć. Co nie? Mati, my się lubimy, tak? Lubimy się, patrz. Ja naukowiec, ty bohater, nie? Tyk! A, tak no, ciebie widzisz, zabawa! Ała! Jeszcze raz ją tykniesz, to wlądujesz gdzie indziej. Dobrze, ja idę budować swój dom u góry. Do widzenia. I byś sobie tu jakieś drzwi załatwił. Roboty, drzwi mu skołujcie. Zwariować można. A pytałaś się, co tam jest na górze. Tam jest pałac. Takiego strażnika. Okej. Wint ma u niego parę razy była, ja też i... Tak, chyba. Nie pamiętam, ale okej. No nie pamiętam. A co ty pamiętasz może, co? Trochę dużo. Mało. Jeszcze raz, skąd ty wyczastałaś te ciuchy? Jezus Maria, no Angel mi trochę przynosił ciuchów. Co z tego, że ja i tak chodziłam w ciuchach Zeusa i tak. Czego ma wianek? Sama zrobiła sobie. To sama sobie zrobiła wianek? Sama sobie zrobiłaś wianek? Nauczyła mnie? Ona jest wojowniczką, a nie jakimś tym! Co? To jest... Ona jest dziewczyna. Dziewczyna. Ona jest ostatnią przedstawicielką... Ona jest ostatnią przedstawicielką Saiyan. Mhm. Czy jest wojownikiem. Mhm. A nie ma się zajmować, ona ma się uczyć kontroli ki, a nie robienie sewianków. Mati. Co ja? Jest. Wiesz, sama chciała, nieważne. Jak to sama chciała? Masz kwiatuszka, jakby co. Po co mi kwiatek? Po co mi ten kwiatek? Nieważne. Nie wiem, masz misaki, proszę bardzo. Dziękuję. Dobra, może pójdźmy zwiedzić miasto, co by na to. Mm-hmm. Bo to jest za dużo do podowiadania na jeden dzień, żeby to zrobić. No. Ogólnie to miasto jest pustynne, nawet nie wiem jak się nazywa. Niespecjalnie mnie tam lubią. Dlaczego? Bo jest inna? No. A jak my? To nie wyjaśnia dużo. Próbowali mnie pozwać, może tak, a potem sprzedać. A po drugie trochę nas nienawidzą, bo zniszczyliśmy ich starą miejscówkę. No. Tak trochę. Nie, nasza wina. A, nie, wcale. No nie. O, ale tutaj, co tu się dzieje, łata? Dobra, na sam początek aktywuję moją kartę polimeryzacji. Łączę dwie potwory, aby stać się tylko jednym potworem. Hakerem! Następnie aktywuję kartę Double Attack. Mój potwór zwiększa atak podwójnie. Później atakuje twojego stwora z robotu. Zeus? God kardę. Co? To ty odwalasz. No turniej jest kart. Jaki turniej? Co? Turniej kart. No. Jezu, jaki turniej? Tu nic nie ma, żadnym nic o turnieju. Turniej quickly. Dobra, jeżeli pozwolicie, to ja dokończę. Później aktywuję kartę double level, przez to ta karta, ta figurka oraz ten mój haker łączą się w podwójnego hakera. Później aktywuję ostatnią kartę critical attack. Niszczę twojego stwora i wygrywam, elo. Wyciąłem kartami. Czy ty byłeś tu przez cały czas? No tak. Gdzieś turnie był? Pokonałem Linka. To nie wiesz o tym, że spadła tu kapsuła? Byłem przy tym. A no tak. A no właśnie znaleźliśmy właścicielkę tej kapsuły. No. Spoko. Ja, spoko. Jezus Maria. Jak ja wytrzymałam z tobą całe dzieciństwo? Jakie całe dzieciństwo? Dobra. Kilka lat, okej. Okay. Jakie spoko, chłopie. To jest prawdopodobnie moja córka. Gratulacje. Może ty. I skąd te roboty się tu biorą?
Właśnie nie wiem. Chyba to są Nazca. Po wyglądzie. Ogólnie, moja droga, Misaki to jest Zeus, jakiś wojownik, Zeus, Misaki, Misaki, Zeus. Miło mi cię poznać. Na Zeus, Cardmaster. I wilkołak. Misaki, jestem Sajanem? O, spoko. Dokładnie to Sajanką ostatnią. O, o. Ej, to nieźle. No to znaczy źle, ale no... Jezu Chryste, co jest z tym? Wolne mamy, proszę pana. Jakie wolne? Jakie wolne? No wolne. Aktualnie. Od tego, od waszego pana, zamek. Tak? Jaki nasze zamek? Idzie zdobywać zamek. Nie. Nie. Dobra, wolne. Dobra, co on zrobił tym razem? Nie. Czy on się buduje właśnie do wyspy, po pierwsze on chce się dobudować do tej, do wieży Korin. Nie wiem, po jakiego grzyba. Czemu? Zeus, co ty tam robisz? Kopię mu dupę. O Boże, poczekajcie tu chwilę, okej? Okay? Skąd ty masz te, co to za buty? Od niej. Jak od? No, Natka to były przecież. A te? No te. No chodź się na tą dobra, górę. Dobra, zostań tu z Misaki, okej? Okay? Jasne. Typowe. Ja piórkuję, co to za most? Gdzie jest Natek, Zeus? Gdzie jesteś? A, nie wiem, może tam jest. Czy on wlazł do... Nie, może, no przecież... Ta, możliwe. Przecież na skali... Dobra, słuchaj mnie, ty zielony stworze Marceliny, nie wiem, kim ty jesteś. O nie, on rozmawia z Kami. To będzie moje, a ty zamieszkasz tam... Natek! Tak? A! Co wy tutaj robicie? Wynoś się stąd. No, ale... Nie ma tak żadnego nie można, ale. No, można, to jest jego miejsce, chcesz, żeby nas... Tak. Chłopie. Ja tu jestem wszechmogący, jest wszechmogący tylko jeden i to właśnie ja nim jestem. Koniec, kropka, co nie roboty, co nie robociku, co nie? Tak, mistrzu, tak. No właśnie. O Boże. Nie, Maci, proszę cię. Zobacz, może jakieś w środku, co ty na to? Kamy, nie. Kamy. Nie w chuj. Czemu? Nie rozwalisz. To jest święty miejsce, Natek. Ty no nie masz mi w ogóle wstępu. To rozwali, ja to wiem, nie rozwali. Natek! Nie. Proszę, apeluję. Nie roboty. Nie mój dom, proszę, nie mój dom. Nie. Wynocha stąd, albo to zaraz puszczę tam. Nie masz krzepy, żeby to zrobić. Nie zrobisz tego mi, bo jesteśmy przyjaciółmi. Kamehame. Ha! Coś jeszcze? Nie trzeba było tutaj wchodzić. Wracajmy do dziewczyn. Spoko. No i tak właśnie poznałam Matiego. Skąd to? To? Ludy. A jakby to powiedzieć... No wkurzył się. Statek spadł? Nie. A co jej opowiadałaś? A nic, parę historii. Co ci opowiedziała? Zaczęła od jakiegoś tam, od jakiejś rzeki, że ty tam byłeś i że ten ciebie chyba wyciągnął i coś tam dalej, nie wiem. Powiem tylko tyle, my się spotkali, ja z nią pierwszy, że się spotkałem ponad rok trenowania z nią, później on przybył u Angela i no, razem trenowaliśmy i no. Ona coś opowiadała dziwnie. Jeżeli ona coś tobie mówiła, to nie wierz jej, bo ona mówi tak jak kocopałe, jak tyle mam IQ w mózgu. Wiesz. Obrażasz mnie? W moim mózgu. Dobra, małżeństwo, możecie się nie kłócić? Co? Kto to się małżeństwem?
Nie. Tak, no, tak, moja droga, one są małżeństwem, tak. Mati, ja za młoda pierwsze, jestem, okej? Okay? Mnie nie wkurzaj, po drugie, widmo może, ale nie ze mną nie. My? Wiesz. Takie życie. Mam 30 palę. Ile? Ale... znaczy, skomplikowane, okej? Okej. Ty jesteś za młoda. Tak. To ja jestem za młoda. Na śluby. A czemu miałabym o tym myśleć? Bo Jezu Chryste, skąd ty to masz? Znowu to jest zawsze, ciągle. Zawsze noszę. Przecież to jest moje jedno. Schowaj i nie strasz. Teraz kogoś wyczuwam. Wait a minute, co to jest? O czym wy gadacie? A, to jest taki kij, które ty nie masz, tylko my mamy. Ona ma, tylko że ona nie umie wyczuwać. Właśnie. No to wytrenuj. Tego się można nauczyć. W mieście gdzieś? Chyba tak, chyba? Ale... Tam coś jest. Co ty? No, to tam lata. Nie? Superman? Co jest? Co jest? Dobra. Wiedziałem, żeby i Dani to wyciągnąć. Dobra, robi się ciekawie. Poczekaj tu. No nie robię. Ha. Widzicie go gdzieś? Tam był, ale... To tutaj jest zagadka. Moja. Mój dom. Ja. O, nie wiedziałem. Nie, nigdy u ciebie nie byłem. Jak fajnie. Skromnie. Wow. Nigdzie go tu nie widzę. Próbuję ja go wyczuć, jeszcze sekundę. O, super, że mam X-raya włączonego. O, dobra, już nie. A. Zaraz, jak wy tu wszyscy jesteście, to zostało. Powiedziałam, żeby tam została. Boże święty! No. Tam jest. A! Chodź tu, mały. Zaraz, gdzie on? Z kim ty Zeus walczysz? No z nim, strzela do mnie. Ale skąd? Dobra, zajmijcie się nim, idę do Misaki. Dobra, Mati, ty czuj moje kija, do niego pójdę. Dobra, no. Dobra, widzę cię Zeus, ale gdzie on jest? No właśnie stąd strzelał. I to go czułem, właśnie stąd. Co to za arena? E? Co? Szturnik? O! Zeus, ty... Dobra, siema. Kim ty jesteś? Uuu, nic wam do tego, kim jestem. Hej, Mati. Ma podobno zbroję znaczka. Raz, a skąd ta arena się tu wzięła? O to pan mnie nie pytaj. Okej. Dobra, to co? Bijemy go. Chyba trzeba. Będzie. Haj! Umie latać! To jest łatwiejsze niż szarpań. Jaki ten żałosny. Ja spróbuję, co? Weź podejść bliżej.